Wychowanie jest dziełem bardzo szerokim, obejmującym rozległe dziedziny, rozległe płaszczyzny i jednocześnie powiedzmy takim, który domaga się nie tylko pewnej otwartości od samego studenta, czy dziecka, czy młodego człowieka, ale domaga się wyjątkowych wychowawców, dlatego że słabość, powiedzmy, wychowania szkolnego bierze się nie tyle od tego dziecka, które jest chłonne, ale zazwyczaj bierze się właśnie od słabości wychowawców. Jeżeli jest słaby wychowawca, nie umie pokierować wzrostem duchowym tego człowieka, no to też potem nie ma czego wielkiego oczekiwać po takiej szkole.